Dobry dzień, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kronik Merta Nearcholos. W tym odcineczku pójdziemy sobie zbadać tajemnicze ruiny, które otworzymy tymże kluczem. Użyjmy sobie zaklęcia teleportacji i przenieśmy się do przystani Łotrów. W rzeczy samej. Ciekawe, czy to coś słychać w ogóle nowego w tej przystani, ale raczej wątpię, bo cały czas mamy czwarty rozdział. No i dobra. Teraz musimy udać się na samo wybrzeże, z którego rozpoczęliśmy kiedyś podróż do właśnie tejże przystani. Jak widać, troszkę tutaj widoczność jest ograniczona, ale nie pierwszy raz tutaj przebywamy, więc śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy tutaj przyzwyczajeni do tego klimatu. Dobra, powolutku się tutaj zbliżamy. A, i mamy tutaj nawet... Otóż te węże morskie. I oto otrzymaliśmy 1000 ekspa za dwa węże. Teraz sytuacja wygląda tak, że... Wskoczymy sobie tu do wody. I przepłyniemy sobie tutaj w prawą stronę. Właśnie tu. Jak widać, jest tam jaskinia. A za jaskinią będzie wejście do właśnie tychże tajemniczych ruin. Pięknie. No i fantastycznie. Mamy tutaj jakieś bagienne ziela, coś tego typu, ale raczej nie będziemy tego potrzebować, bo nie będziemy chyba już tutaj się bawić alchemią. Najbardziej to mnie te krwiopijce inaczej nie interesują, tylko irytują. To właśnie nie chciałbym za bardzo tutaj kończyć jako pokarm dla tego golema. Bo jak widać, pierdyknięcie to on ma. Okej. Okay. Mamy jakąś skrzynkę. Weicher Manfreda. O, otwieranie zamku w runa i 6 starych monet. Nieźle, nieźle. Okej, okay, zabijmy tego węża. Fantastycznie. Czy będą tu jakieś mchy? Albo smocze korzenie? O, ktoś tam leży. Blisko było, co? Prawie mi uwalił. Gejzer, kolejna runa. Pięknie. Dobra, tamten ogółem nie żyje. Ten wąż, co tam sobie leży.
A ciekawy jeszcze jestem, czy coś za wodospadem będzie. Stąd nie widać, żeby coś tutaj się kryło. Nie, nie ma niczego. Dobra, jedyne czego potrzebujemy, to sobie wskoczyć do góry. Pięknie, pięknie. Najpierw to się uleczę jeszcze. No chociaż może być i to w sumie. Wzmocnienia same mam, ok. No i tutaj mamy taką małą dziurkę. Zapiszemy sobie to. W tą dziurkę należy włożyć ten miecz. Mamy tutaj pełzacze królewskie, jak widać, które nie wyglądają zbyt przyjaźnie. My jednak mamy odpowiednią broń, odpowiedni pancerz i radzimy sobie z tym problemem perfekcyjnie. Bardzo dobrze. Coś tu się zamyka za nami. Wrota, ale to się nie ma czym przejmować akurat. Dzień pierwszy. Wiedziałem. Wiedziałem, że ten obrzydliwy miecz musi być kluczem. Cóż za niesamowite uczucie znaleźć się w miejscu nienaruszonym przez żadnego człowieka, przez kto wie. Może nawet tysiące lat. Szkoda czasu na pisanie, muszę zająć się badaniem tego miejsca. Dzień czwarty. Dobrze, że wziąłem z sobą podstawowe wyposażenie do pracy polowej i sporo żywności. To miejsce jest jeszcze bardziej ekscytujące niż początkowo myślałem. Dzień jedenasty. Chyba zaczynam rozumieć część tych tajemniczych znaków i symboli, którymi posługiwali się pierwotni mieszkańcy tego miejsca. Drzwi po prawej stronie od wejścia podpisane są mniej więcej jako zdrowe życie w dobrobycie. Natomiast te po drugiej stronie jako spokój i ubóstwo mędrca. Dzień 13. Nie wiem, czy to może tylko moja głowa, ale coraz częściej słyszę jakieś kamienne odgłosy. Wydaje mi się, że otwarcie wrót mogło naruszyć strukturę sklepienia świątyni. Mam nadzieję, że nie utrudni to badania głównej sali naprzeciwko ołtarza. Ten wielki okrąg na piedestale jest imponujący. Ciekawe, czy miał jakąś inną rolę niż powiązanie z jakimś tamtejszym kultem. Zajmę się tym już jutro. To był pracowity dzień. Cholera, znowu słyszę te... I tu się urywa. I właśnie ci kamienni strażnicy stoją właśnie tutaj. Po drugiej stronie też widzę, są pełzacze. O Jezus, naprawdę. Na dole widzę już jakieś przedmioty leżą tutaj na dnie. Więc możemy sobie to zbadać w sumie. Chociaż szczerze powiedziawszy, to trochę zwaliłem, bo mogłem sobie najpierw zainwestować w oddychanie pod wodą. O Jezus, ile ich tam jest. No ale dobra, spoko, damy radę. Uhuhu. Troszkę mi pokiereszowały, nie da się ukryć. Jak widać, nawet tutaj ta moja
Zbroja rycerska jest taka, no. Nie najlepsza już jak na chwilę obecną. Nawet skrzynia jakaś się znalazła, no. Proszę, proszę. Amulet obrońcy i stara moneta. Bryłka rudy. Dobra. O, ten Sejtiamir jest jeszcze lepszy. Ale wymaga zręczności, niestety. Szkoda. Dobra, mikstura oddychania pod wodą, super. I możemy tutaj zacząć sobie pływać. Pełno jakiś run tutaj w ogóle jest. I przy okazji pełno przedmiotów, za które dostaniemy troszeczkę tutaj pieniążków. Okej. O, a ciekawe, jakbym tutaj chciał wpłynąć tym. Ale chyba się nie da. No, nie da się, szkoda. Śmiesznie by było. No ale dobra, teraz sytuacja jest tego typu, że będzie trzeba sobie tutaj otworzyć przejście. Jest przycisk. Zapiszmy to. Oho. La, la. Okej. No dobra. Widzę, że tutaj mogą być drobne problemy. I widzę, że tu się przyda raczej coś pod obronę przeciwko magii. Dobra, zrobimy sobie wzmocnienie życia. Zrobimy sobie wzmocnienie skóry. Pokażcie mi, który pancerz ma najlepszą obronę przed magią. 20, ja mam 39. Raczej niczego lepszego tutaj już nie będzie. No. Okej. Okej. No cóż. Dobra, zanim wyciągniesz broń czykolwiek. Wow, to poleciał. A, okej, one za mną w ogóle lecą. Ale to dobrze, dobrze, bardzo dobrze. W takim razie spróbujemy to załatwić nieco inaczej. Skoro tacy jesteście mądrzy. O właśnie, i teraz chodźcie, no, chodźcie, chodźcie. Jak one zapieprzają w ogóle. Dobra, udało się. Możemy je przeszukać. Chyba nie bardzo, co?
No właśnie, tak trochę lipa. Niczego tu nie znajdę. A, okej. Dobra, tyle mi było potrzeba. Niczego tam nie znajdzie. Dziękuję bardzo. W takim razie możemy zobaczyć, co się kryje za tą komnatą. Nawet w taki dosyć cwany sposób się z nimi rozprawiłem. No co tu się znowu stało? Jeszcze! No super, nie? To? One mnie przeszukują? What? Okej. No jak widać, moje predyspozycje jak na razie są nawet całkiem. Ale mam za słaby pancerz. Przydałoby się coś, co będzie... Coś, co będzie... Biegną bardzo dobrze. Coś, co będzie mnie chronić przed magią. Bo najzwyczajniej ta 40 jest zdecydowanie za słaba. Ty, gdzie ty lecisz? Chodź tu. A nie można ich przeszukiwać. Co to tu się stanęło? Czemu to takie fioletowe było? Dobra. Jeszcze raz, jak widać, będziemy musieli tutaj sprostać tym kamiennym strażnikom. Chciałbym to zapisać, ale boję się, że też, że trafię tutaj na zły ekwipunek, że tak powiem. No i się skończy dzień dziecka, nie? Bardzo dobrze. Ty tym piorunem kulistym to sobie możesz, wiesz co porobić. Stara moneta, chrząszcz. Stara moneta, srebrny świecznik. No, czyli tutaj po prostu mamy typowo drogie przedmioty. W drugiej, z tego co kojarzę, to pewnie będą jakieś magiczne przedmioty, które spowodują, że będziemy sobie mogli nawet, powiedzmy, zwiększyć magię czy coś tego typu. Bo w końcu ubóstwo mędrca. Z drugiej strony ubóstwem mędrca można nazwać właśnie... Chociaż nie, siłę nie. Bo jakby nie spojrzeć, to tak jakby właśnie ubóstwem mędrca jest ta siła, której mu brakuje. To jest jego ubóstwo, to jest tak jakby, wiecie, tego jest pozbawione. No, ja to tak interpretuję w sumie, ale różnie może być, wiadomo. Dobra, co będzie w tym kuferku? Goblinie jagody, pas obrońcy, eliksir życia, czyli w sumie nic specjalnego, szczerze powiedziawszy. O nie. Już się obawiałem, że zbugowałem sobie grę. Ale na całe szczęście nie. Dobra, pytanie brzmi, czy da się tu teraz to otworzyć. Poza trzęsieniem ziemi nic się nie wydarzyło, to fakt. Jakiś dziwny odgłos tutaj coś wydało. No, chyba że się pojawiło jakieś podziemne przejście, ale w to wątpię. Stąd też niczego nie widać. Niestety w tych katakumbach, tutaj w tych ruinach czy świątyni, mamy tylko i wyłącznie do wyboru jedną część. Jeśli wybierzemy jedną ze ścieżek, druga zostanie zablokowana.
Ewentualnie w sumie przychodzi mi pewna rzecz na myśl, ale niestety nie ma tutaj takowej szpary, żeby się przycisnąć jako chrząszcz. Chociaż. Możemy spróbować, nie? Tylko, że przemianę w chrząszcza mam tylko jedną. Dobra, nieważne. Spróbujmy. Ajajajaj. O, przecisnąłem się, widzieliście? Ja to jestem, co? Tylko już tu niestety nie wrócę. Aha. No i dobra, i co ja mam teraz zrobić? Pas Gwiezdnej Mocy, Eliksir Ducha. No, czyli takie typowo magiczne tutaj rzeczy. Problem tkwi generalnie w tym, że. No nie wyjdę stąd, nie wyjdę. Nie wyjdę dlatego, że nie mam przemiany w chrząszcza. No i co? No jestem tu uwięziony, jednym słowem. Chyba, że mam coś, co mi pozwoli zamienić się w podobnych rozmiarów potworka i się przecisnę. Ale to wątpliwe. No niestety nie mam żadnego zwoju. Bardzo byłbym rad, gdybym mógł właśnie tutaj. Może niekoniecznie skurczyło być chrząszcza, może jest jakiś przełącznik u góry, w który należy strzelić. W każdym razie nic mi nie wiadomo o jakichś takich dziwnych sposobach. No dobra, mówi się trudno. Szybko sobie to wczytajmy, bo właśnie sprawiliśmy sobie wieczne więzienie. Ale zaś z drugiej strony, każdy doskonale teraz zobaczył i wie, jak tutaj przejść sobie do drugiej komnaty. Zupełnie za darmożkę. Wystarczy się przecisnąć chrząszczem i po problemie. Gdybym tutaj gdzieś miał oczywiście drugi zwój, to bym sobie z niego skorzystał, żeby tam się przedostać, ale niestety żadnego takiego zwoju tutaj nie ma. Jak widać, to były starożytne ruiny, starożytne katakumby, czy tam powiedzmy, nie wiem, świątynia opuszczona. O, tutaj też jakaś skrzyneczka leżała. Bym przeoczył. Był to również sposób, jak tutaj powiedzmy przedostać się właśnie w. Tak jakby nie wiem to jak to nazwać. Jak przedostać się do drugich zamkniętych permanentnie pomieszczeń. W zasadzie jednego pomieszczenia przez jedne wrota. Zamiana w chrząszcza, przeciskamy się przez tam. Otwory, szpary i tak dalej. Kręcimy tymi klawiszami, wiercimy się tym chrząszczem i w końcu lądujemy na drugiej stronie. I skarby, które tam się znajdują, są również i nasze. Jedyne, co bym teraz zrobił, to wróciłbym sobie do miasta, żeby tylko sprzedać te wszystkie itemy, które tutaj zdobyłem. Chociaż nie wiem, czy jest sens, bo i tak mam 10 tysięcy ponad, więc w sumie równie dobrze mogę sobie to zostawić na później. No i po powrocie do miasta jeszcze oczywiście tutaj mogę posprzedawać te swoje. Nie posprzedawać, tylko oddać te swoje stare monety. Zakończyć sobie odcinek. A w kolejnym myślę, że już ruszymy tutaj z główną linią fabularną. A chociaż jeszcze chwila w sumie, bo mam pewien pomysł.
Przecież możemy się udać tutaj jeszcze do Horacego. Jeszcze zobaczę, czy handlarz różności coś ma. Ciężki pancerz południowca. Niczego szczególnego poza tą obroną przed ogniem nie ma. Towarów, o Jezu, też niczego nie ma. Ma dużo pierścieni i tak dalej, ale to raczej mi się nie przyda. Ma tutaj też jakieś schematy, które przy okazji też mi się nie przydadzą. Dobra, nieważne. Ej, ty. Oto twoje złoto. Chyba sobie żartujesz. Nie wiem czemu aż tak ci na tym zależy, ale złoto to złoto. Bierz go sobie. Ja tymczasem spadam na jakieś piwo do karczmy. No i Horacemu właśnie zwróciliśmy wolność. Nie wiem czemu postanowiłeś za mnie zapłacić, ale wielkie dzięki. A, nie Horace, tylko Homer. Może ci się przyda. Ja stąd spadam. Wszystko w porządku? Wiesz co, średnio mam ochotę na pogaduszki. Zmywam się! Ciekawe, gdzie on pobiegnie w ogóle ten Homer. Dobra, jakiś amulet mi dał. Pytanie brzmi, co on daje. Amulet zdrowia, obrońcy siły, pięściarza, pierścień i ze srebrnej skrzynki. No, nic specjalnego. Na aktualne nasze możliwości i predyspozycje raczej wątpię, żeby cokolwiek to było lepsze. Ale dobra, mniejsza z tym. Ablo? Co tu robisz? Nie przeszkadzaj! Badam teorię mówiącą o tym, że po zjedzeniu wodorostów można oddychać pod wodą. Może lepiej przetestuj tę miksturę. Ponoć umożliwia ona oddychanie pod wodą. Tak mówisz? Mikstura brzmi ciekawiej niż wodorosty. Dobra, sprawdzę to. Chwila. Ta teoria zostanie obalona. Albo potwierdzona. Wypiłeś ją albo? Ablo znaczy? Ziomuś, ty wiesz, że się musisz zanurzyć pod tą wodą? No cóż. Masz coś ciekawego, koleżanko? Poza tutaj przemianami. O, przemiana w chrząszcza. Weźmiemy sobie dwie, ale nie będę wracał tam do tych ruin, bo mi się nie chce. Dobra. Idziemy do miasta. Znaczy nie idziemy, tylko przeteleportujemy się do miasta. I możemy sobie działać. Jak za mało many, serio? Aż tak dobrze. Nie to akurat. I tutaj mamy. Kapliczka Adanosa. Dobra, mamy nowe runy, które możemy oddać Laudusowi. Mam dla. O Jezu, ile tego jest? Dziękuję. No i super. Za tak liczne runy to myśmy powinni w ogóle zostać, że tak powiem, przyjęci w poczet magów. Albo, nie wiem, łowców run, o. No i dobra, przejdziemy sobie tutaj przez koszary. I wylądujemy po drugiej stronie, czyli źle to robię. Bo ja przecież do muzeum miałem iść, a nie do gildii Araxos. I nagle by się zabił. To by było coś. Śmieszna sytuacja.
Miron, gdzieś ty jest? Hej! Gdyby nie ci parszywi bandyci i inne naprawdę sam. No znowu tutaj dał nam wzmocnienie skóry i tak dalej. Myślałem, że więcej trochę tego będzie. W sensie nie więcej, tylko myślałem, że tutaj trochę jednak mimo wszystko dostaniemy jakąś lepszą nagrodę. Tym bardziej, że tyle tych starych monet mu już przynieśliśmy, że po prostu masakra. Ale mniejsza z tym. Dobra, w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek. W kolejnym natomiast ruszymy sobie z fabułą do przodu. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.